Eksperyment numer 31. Obserwować kurz w promieniach słońca. Czas trwania od 15 do 30 minut. Materiały, pokój, promień światła. Efekt upewniający. Dosyć ciemny pokój. Żaluzje prawie całkowicie zasłaniają okno. Przez lekko rozchylone listwy przedziera się promień słońca. Ostre, tnące słońce, promienie jutrzenki lub zmierzchu. W świetle, które przecina cień, wirują niezliczone migotki. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej wzruszających, najbardziej baśniowych widoków, które ludzkość ma szansę oglądać. Kręcą się, drgają, odbiegają i wracają. Tysiące maluteńkich iskier odbijających blask. Punkciki, patyczki, mikroskopijne piórka, i to ptlaki, powietrzny pył, tańczą, wpadają idealnie w światło, poważne i radosne, niezwykle zaaferowane, poruszane niezauważalnymi wirami i niewyczuwalnymi siłami. Fragmenty trajektorii, czyste błyski istnienia. Tym, co zachwyca najbardziej w owym cudzie migotania, jest gęstość. Odrzuć wspomnienia z dzieciństwa, minione zabawy, domy na wsi, zapach szaf. Zajmuj się jedynie tym niesamowitym pyłem. Granica między światłem i ciemnością staje się nagle czysta, prosta, tak namacalna, że wydawałoby się bez trudu można jej dotknąć. Mnogość drobin pojawia się i znika po każdej stronie granicy. To tutaj można marzyć. Równie silne wrażenie niewidzialnego, a na chwilę przywołanego świata daje niewiele prostych doświadczeń. Jak fragment obcej przestrzeni, winkrustowanej w naszą w promieniu światła, można zobaczyć świat z drugiej strony,
z zewnątrz. Nagle widziany. Dokonało się włamanie. Jaki byłby świat, gdybyśmy widzieli migoczący pył zawsze i wszędzie, bez końca? Czyżby zawsze i wszędzie, bez końca istniała jakaś warstwa widzialna i niewidzialna jednocześnie? Jakiś osiągalny obszar, inna przestrzeń zamknięta w tej, którą znamy? Może brakuje nam jedynie umiejętności rozchylania żaluzji.
Thank you.